Chciałbym wrócić na chwilę do firm, które zajmują się marketingiem, szeptanym, social media i generalnie tym wszystkim, i jakby do jakości tego, co te firmy robią. Znaczy, skłonił mnie do tego raport opublikowany parę dni temu przez Polską Agencję Onboard PR, która jest częścią jakiejś tam grupy Echo, której pierwszy słyszałem, może dlatego, że nie jestem aż taki dobry w branży PR-owej. No i tam jest tyle głupot, że ja nie wiem naprawdę ile to trzeba było wciągnąć i, że tak powiem, I czego? i czego, żeby takie rzeczy wypisać. Przykład. Jeden z większych serwisów mikroblogowych w Polsce jest Blimp. To za 3 lata temu tam błysnęło przez 2 tygodnie i Coś zostało było, tak? zlikwidowane, ale Ale jest. 2010 rok, maj, a oni w Blimpie. Wiesz, następne. Wymyślili coś takiego jak Constant Messaging Communicator. Myślałem, że konstant i instant to dla ludzi jakby dwie różne rzeczy. No okazuje się, że niekoniecznie. Niekoniecznie. Albo popularne wyszukiwarki w Polsce, oprócz Google'a, to AltaVista i Metacrawler. Taka nowość. Albo nie wiem, czy na przykład wiedziałeś, że oprócz Ceneo, jedną z najpopularniejszych porównywarek cen jest zatanieści.pl. Nic więcej, żadnego po prostu Może przez to, knockoutu. że dużo angażowali się w szeptankę. Nie, no ja uważam, że po prostu, że ktoś pisał ten raport, jednym okiem zerkając w Google, drugim okiem wpisując jakieś głupoty, potem ktoś to przemieszał. Przypominam to, że tam są typowe literówki typu serwis biznesowy to według nich bp.pl, a nie pb.pl. No i wiesz, no widać, że ktoś tego nie przeczytał. No tak, no to jest Ale ten jest wiesz, problem, ale no. lans był, że wiesz, my tutaj działamy w social media, Ale tu zostało to raport, szybko od PDF i razu tak dalej. zweryfikowane, tak? Tylko problem jest taki, że takie rzeczy są weryfikowane przez bardzo Ale zamknięte. psują tobie opinię, psują inną opinię, którzy być może robią przyzwoitą robotę, ale przyjdzie taki, który po Ale prostu tak, Rafał, ale. otwieramy swój dział od Facebooka i wiesz. Rafał, wszystko się zgadza, tylko że dla ciebie to jest bzdura, dla mnie to jest bzdura, dla pewnie 20-30 osób to też będzie bzdura, ale dla gro takiej szarej masy nie do końca wyedukowanej będzie, wydali raport, międzynarodówka. Większość firm PR-owych 2 lata temu ochoczo przystała na to, że media nagle zainteresowały się social media i każda firma oferowała otwarcie biura danej firmy w Second Life. I okazało się, że prawdopodobnie połowę ruchu w Second Life jest z polskich IP-ków, to pewnie robiły agencje PR-owskie, ponieważ no, można było skasować klienta nawet kilkanaście tysięcy za to, że w ogóle uruchomiliśmy to i poinformowaliśmy świat o tym, że otworzymy biuro, a potem nikt nie wchodził. Pies z klawonogą nie chciał zobaczyć Second Life'a. I to będzie to samo z Facebookiem, z social media, jak to nazywamy, tak? To Bo straszna wizja. mamy w ogóle, wiesz, ale mówię o agencjach. Mamy wysyp teraz specjalistów. Już wiesz, dajmy spokój temu raportowi, bo ja nie do końca się z nim zapoznałem, oprócz tych kwiatków, tak? Tak, Które. znaczy ja myślę, że można by zorganizować konkurs, kto znajdzie błąd w tym Kto raporcie więcej, i tak? pewnie do jakichś 50 błędów merytorycznych byśmy doszli, Także wiesz, bo nie chciałbym naprawdę po go prostu do końca wesoły jest. komentować, tak? Bo nie miałem akurat okazji się z No nim ale zapoznać właśnie. do czasu. I teraz chciałbym nawiązać do tego, do takiego właśnie Second Life'u i tak. Ten rok A. spieprzy nam rynek, bo powstało bardzo dużo firm, które mówi, że jest ekspertami od mediów społecznościowych i w ogóle. Znaczy się, że przeczytali albo. Fajnie by było, jakby przeczytali regulamin prowadzenia konkursów na Facebooku, bo przecież to nie jest, chodzi o to, żeby założyć komuś profil, tylko żeby zaangażować, żeby tworzyć content, żeby właśnie wyprowadzać ludzi z Facebooka też na ulicę, żeby ich angażować w różne tematy, żeby to Ile był. tych firm jest twoim zdaniem teraz? Kilkadziesiąt? Powiedz mi, bo ja nie wiem, ja już wiesz, na każdym kroku wyskakuje, wiesz, ekspert od mediów społecznościowych. Okazuje się, jak tak patrzę przez, no nie wiem, pół roku ostatnie, że najłatwiejszą drogą do takiego autolansu, do wypromowania się, to jest to mieć ludzi, którzy będą przeklejali po prostu, wiesz, linki z zagranicznych serwisów, które naprawdę tworzą własne opracowania i że przeklejasz i wrzucasz to na swojego fanpage'a, tak? I nagle się stajesz w ogóle, wiesz, specjalistą.
I rozumiem, bo ty potrafisz to wyszukać, tak? Czy uważasz, że mimo tego, że jest jakaś duża grupa ludzi, którzy są w grupie wannabe i oni bardzo by chcieli być ekspertami, ale tylko takimi im się wydaje, że są, to jest jednak grupa osób, które są bardzo kompetentne i są w Polsce kampanie, które naprawdę są godne pozazdroszczenia? Czy jeszcze się nie spotkałeś z taką? Wiesz co? Pomijając swoją, bo wiadomo, że tu wspaniale robicie pewnie wszystko. Nie robimy wspaniale wszystkiego. A jakieś wpadki mieliście? Wiesz co, odpukać niemalowane nie, na chwilę obecną. Aczkolwiek ja nie twierdzę, że ja jestem super hiper ekspertem. Ja cały czas żartowałem, ale wiesz, ja cały czas się sam uczę, a wiesz co jest najgorsze, że nie masz wykwalifikowanych ludzi nawet z poziomu uczelni, co fajnie teraz próbuję jakoś tam IAB zmienić, bo wygląda to tak, że ty musisz tworzyć strategię. Mówię po sobie, tak? Tworzę strategię, oprócz tego muszę edukować ludzi, których wprowadzam. Bo nawet zatrudniając osobę, która, nie wiem, od pół roku, rok jest na rynku, to już przychodzi w ogóle, wiesz, z tak zadartym nosem do góry i mówi, że jestem ekspertem. W ogóle, wiesz, ale rękę, to w ogóle, wiesz, spokojnie, to tam w ogóle bez emocji jakichkolwiek, tak? To ile, żeby taka jedna osoba... I pewnie ma 22 lata, jeszcze studiów nie ma, skończone. No licencjat pisze, nie? No, także wiesz, ale... Fajnie, fajna branża. Super, no. Zachęcamy. Wszyscy, którzy nie mają studiów skończonych i chcieliby zarobić 5 tysięcy na rękę, to w social media... Tak, gwarantowane. No bo teraz jest, wiesz... No, a potem będą zwolnienia masowe. Dokładnie. I wracając do początku, to nam spieprzy rynek, bo przez to, że powstało bardzo dużo firmek, które coś tam kumają, chcą zrobić... Co taka agencja interaktywna, co taka agencja PR-owska ma zrobić, żeby nadal utrzymać się na rynku? No musi robić coś po Facebooka, no bo 10 lat robienia w branży interaktyw, 10 lat robienia PR-u w dzisiejszych czasach oznacza, że ciągle jakby klienci są znudzeni tym i ciągle oczekują czegoś nowego, no więc no, wiesz, trzeba coś zrobić. No agencja PR-owska się posypało, wiesz, totalnie, no pod względem takim, że tak mi... Ja mam odnoszę trochę takie wrażenie, zabraliście rynek? Zabraliśmy im, wiesz, powstał nowy rynek, na który oni nie byli przygotowani. Oni nie potrafili, wiesz, no skończyła się prasa, taka czysto, wiesz, no, że właśnie po ilości notatek, tak, że zaprosiłeś redaktorkę do swojego solarium, czy tam na jakiś zabieg i ona napisała, że twoje solarium jest, że wow, tak. Teraz redaktorze pomachane zostało, tak, i teraz zapraszamy blogerów, zapraszamy wytypowanych ambasadorów marki. Czyli pomija się media, na których działały agencje PR-owskie, i dotyczy się prawie bezpośrednio do użytkowników. I to znaczy, że to jest duża zmiana. Dokładnie. I oni teraz się bardzo, bardzo mocno tego uczą, tak? Bardzo szybko. I to jest dwojako. A na błędach, B wyciągając ludzi z takich agencji jak nasze. My w pewnym momencie... Dużo wam ludzi chcą podkupić? Czy bardzo dużo. Oprócz ciebie, to rozumiem, wszyscy wyciągani są. Tak, i wiesz, i to się zmienia non-stop. Non-stop są wyciągani. I to jest tak, że wyedukujesz i sam rośniesz z młodymi osobami, które uczysz jakoś tam fachu i też jak się obracać w branży, tak? Jak na czym to de facto polega. No i wiesz, i masz fajnego człowieka i nie... A potem on przychodzi i powie, słuchaj... Idę stworzyć w wieku 23 lat, 4, idę tworzyć dział, wiesz, w dużej agencji PR-owskiej i jestem social media managerem, no. Są genialne przykłady, to co w ogóle, wiesz, że daliśmy ogłoszenie, że szukamy social media managera totalnie dla fanu, bo wiedzieliśmy, że takowych nie ma. Wiesz, to osoby, które się przesyłały, CV, takie. Ale rozumiem, że każdy czuł się ekspertem. Czuł się ekspertem, ale jak zadałeś pytanie, czy masz jakąś wiedzę odnośnie społeczności, co, jak angażować i w ogóle, wiesz, czy potrafiłbyś w ogóle, wiesz, zmienić zakładkę, tak, na fanpage'u, no to okazało się, że weryfikacja jest bardzo szybciuteńka, tak. Jest tragedia, no. A myślisz, że jak te wszystkie firmy już pozakładają te swoje działy odpowiedzialne za social media, te, które były kiepskie, upadną, rynek się normuje, to czy... One nie upadną, ale jeśli chodzi o, wiesz, o firmy, które już są na rynku i tam próbują coś zrobić z mediami społecznościowymi, czy w ogóle jakimś tam szeroko pojętym marketingiem, szeptanym rekomendacji, one zepsują rynek, bo położą kilka fajnych projektów, albo fajnych brandów,
I oni i już markety powie, nie, halo, Houston. No wiesz, no ale wiesz, 10 lat temu, czy tam 15 lat temu, jak lata, początek lat 90., tylko wybrani wiedzieli, co to jest w ogóle PR. I, no i te kampanie też były dosyć kulawe i też gdyby ktoś z zachodu patrzył na to, co nasi PR-sy wyprawiają, to by się złapał za głowę. Pewnie teraz jest tak samo, ale PR jako taki przetrwał. Przetrwał. Wiesz, ja mam tak, ja obserwuję coś takiego, że przez to, że w ostatnich latach, dzięki politykom, wszystko jest PR, nagle agencje PR-owskie stały się agencjami reklamowymi. Bo bo cały czas się mówi, bo to jest PR. No to wiesz, no to agencje PR-owskie stają się reklamowymi, stają się ekspertami od mediów społecznościowych i takich tematów, tak? Także one dostały zastrzyk taki sztucznych, wiesz, sztucznych jakichś takich tematów, które w ogóle nie są do nich przypisane. I wiesz, i położą kilka tematów, kilka brandów, będzie słabo. Rynek się mocno zweryfikuje, jeśli chodzi o takie firemki, które tylko powstały po to, żeby tam potworzyć jakieś tematy. One upadną i następny rok będzie tak samo, jak było z marketingiem przeptanym, tak? Czyli ta cała zła robota, która była zrobiona, oczywiście w pewnym stopniu słuszna, że było zauważone, że halo, jest szemranie, tak? Ale przez to, przez te wszystkie artykuły, przez wszystkie media podłapały to, został totalnie zjechany rynek takich naprawdę prawdziwych, fajnych agencji, zabrany rynek agencjom, które się fachowo zajmują marketingiem przeptanym, które oferują usługi, które de facto tworzą efekt marketingu szeptanego, właśnie tych rekomendacji, a nie że przestańmy mówić, że marketing szeptany to jest kącie. No. Okej, załóżmy za chwilę, że rynek się unormuje, że social media i ogarnianie tego tematu, tak jak PR, przetrwa i po prostu taki jest rynek, tak wygląda sytuacja i trzeba się z tym odnaleźć, to co firmy, podmioty funkcjonujące teraz muszą wiedzieć o Facebooku? No powiedzmy, że skupimy się na Facebooku, jeśli zakładamy, że inne społeczności też przetrwają i też będą miały się dobrze, no to pewnie to będzie jakaś tam modyfikacja strategii facebookowej. Powiedzmy, mamy Facebooka i coś chcemy zrobić. I to, co ja teraz widzę, to jest taki owczy pęd na zasadzie nie załóżmy sobie naszego fanpage'a, naszej marki i niech się ludzie zapisują, lajkują, cokolwiek, ale są jeszcze bardziej dla mnie enigmatyczne inicjatywy typu zimo odejdź, czy też w mniej cenzuralny sposób to określone, albo nie chcę, żeby... Ale przez Wibowitę. A to nie znam. Nie. A, że suchy Wibowit... Tak. Oczywiście z pełną tam niecenzuralnym tak, słowem. Tak. Ale to wypipamy, jeśli tak. Ktoś tam będzie mówił o wpieprzaniu, czy... W każdym razie są ludzie, którzy... Firmy, ludzie, nie wiem, którzy zakładają fanpage dla dziwnych inicjatyw, Wibowit, wybory prezydenckie, zimo odejdź, lato przyjdź i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, na czym to polega? No właśnie, ja podejrzewam, że to polega na tym, że zbieramy na słuszną oczywiście, no bo nikt nie lubi zimy, słuszną inicjatywę, zbieramy kilkadziesiąt tysięcy osób i nagle ten fanpage staje się fanpage'em, nie wiem, jakiejś Nokii albo jakiegoś innego Mercedesa. A my już mamy w pułapce 40 tysięcy ludzi, którym możemy ciągle codziennie mówić coś tam. Taki był koncept? Obawiam się, że tak, ale wiesz, co jest najgorsze? Spotkałem się z dwoma właśnie drogami, w które takie firmy idą. Raz to jest właśnie zróbmy coś takiego, zbudujmy sobie, to tak jak było budowanie sobie postaci na forach, żeby później komciować. Ten sam przykład. Okay, tak? Czyli... To jest analogia, a drugi to jest... Ostatnio słyszałem genialną rzecz, po prostu myślałem, że padnę. To jest tak, że załóżmy dla jakiegoś brandu mega popularnego w starych czasach, gdzie wszyscy mają sentyment, który nadal istnieje, zbudujemy nie po prostu za darmo wszystko tam i idziemy, pukamy i cześć. Aha, czyli po prostu... Mamy na przykład twój fanpage. I dla pana zrobimy to. Fajnie, to mają pieniądze. Czyli robię sobie stronę, czyli ja też... Wibowit na sucho. Na sucho, no. I potem nazbieram... I to, i fajne, to z rogów no, bo każdy generalnie to robił, prawda? Tak. I potem idę do Wibowitu i mówię, słuchajcie, mam tutaj 50 tysięcy osób, które kochają Wibowit.
za 50 tysięcy miesięcznie jestem w stanie. Nie masz tam aplikacji, tak? Czyli już nie musisz mieć tego na zewnętrznym serwerze, tak? Czyli już nie ponosisz kosztów? No żadnych kosztów tak naprawdę. No, no co? Jeszcze samo się napełnia. Oczywiście. I rzeczywiście takie częste są przypadki, kiedy... Mam nadzieję, że nie. Wiesz, ja się... A to jest taka praktyka nieetyczna, czy to jeszcze można uznać, że to jest... Znaczy nie, no z tym Wibowitem to może rzeczywiście przegięcie, ale jeśli... No z drugiej strony, gdyby się nagle zima zamieniła na jakiś tam najnowszy model z dotykowym ekranem jakiejś super firmy, to też bym się zdenerwował. No tak, ale wiesz, ja nie wiem... A duzi ludzie to robią. Duzi. Ja na przykład pamiętam, kiedyś zajrzałem na profil Michała Brańskiego i tam pierdyliad było klanów, do których był, grup, do których były zapisane. Tak, no cały czas i podejrzewam, oczywiście nikt się nie przyzna, które grupy są jego, ale tak samo Gagacki, czyli kolega z Papilota też miał swego czasu jakąś grupę, na której miał kilkanaście tysięcy fanów co najmniej. I też to był taki dla niego chlubny element strategii, że mam tyle fanów. Oczywiście no nic z nimi na razie nie robił i nadal to była inicjatywa, która chciała, żeby zima odeszła i tak dalej. Ale rozumiem, że no nie znalazło się zbyt dużo klientów, którzy by chcieli taką podmiankę zrobić. Wiesz co, obawiam się tego, że może nawet klientom nie jest to mówione, że mamy, wiesz, że mamy bazę. Myślisz, że można tak podmienić fanpage'a i klient się nie zorientuje? Ciekawe, ciekawe. To jest jakiś jeden przykład na jakieś takie ale wypaczone wiesz, podejście. Ale to musi być naprawdę przygotowane, bo pamiętajmy, że jak już raz nazwiemy, tak, no to, no to wiesz, no to... to nazwy musi... się nie da zmienić, prawda? No. URL-u. URL-a. To jest właśnie to, nie? Że tu jest ten problem. Jak to ubierzesz, że wiesz, kocham weekend, tak? I pod kocham weekend mogę podpiąć, wiesz, każdą wódę i każdy browar, nie? Aha, czyli nazwa też jest... Chyba można nie wybierać nazwy na starcie, czy trzeba wybierać nazwę, nie, znaczy no, URL. Wiesz, nie, na razie na starcie nie. No właśnie, czyli można nie definiować URL-a, dopiero jak się znajdzie reklamowca, to go zdefiniować. Ale nawet wiesz, bo pełno właśnie takich przykładów pierwszych case'ów było to, że i w ogóle tak się też robi, że nie prowadzisz dla brandu XY, tylko sprzedajesz historię, w której brand XY bierze udział. Tak? Czyli opakowujesz to w całą piękną historię, bardzo przydatne rzeczy, sprzedajesz coś na benefitach, tak? Nie tylko, że cześć, jestem brandem X i jestem super. Czyli ma się takie uśpione fanpage'e dotyczące jakiejś fajnej, szczytnej idei, które potem można wynająć jakiejś konkretnej marce? Wynająć, użyć. No użyć, czyli nie wiem, fajny weekend i nie wiem, dla tych, którzy kochają długie weekendy, i sobie to rośnie. I masz bazę na przykład, nie wiem, i potem nagle ludzi tak. I wiesz, że pozwalasz innym brandom, tak, czy jakimś brandom, że organizują u ciebie konkursy, że wiesz. Okej. Okay. To jest jedna patologia, którą zaobserwowałem. Tak. Druga patologia to jest, znaczy w ogóle sam Facebook jest o tyle ciekawy, że Facebook może ci zmienić zasady gry z dnia na dzień i nagle po prostu budzisz się z ręką w nocniku. Tak było chyba z konkursami, to znaczy kiedyś można było konkursy robić, każdy mógł robić konkurs, ale jak się Facebook zorientował, że ludzie zaczęli wypaczać tą ideę na zasadzie rozdam właśnie 10 tysięcy kubków, no to ludzie będą spamować i nagle po prostu wszyscy spamują jakimiś takimi głupim rozdawnictwem i czy to wiadomościa prywatne, czy to w polecaniu jakiejś tam strony i tak dalej, no i jakby to jak szarańcza, no nie da się nad tym zapanować, więc wprowadzili limity. I teraz w cenie są konta firm, konta ludzi, którzy mają Glade od Facebooka, wy możecie organizować konkurs. I to podobno ma swoją cenę, to znaczy nie każda nowa firma, która jest na rynku, ma jakiegoś swojego akanta w Google, który mówi, dobra, przyklepuję wam, możecie robić konkursy, tylko trzeba mieć pozwolenie, bo inaczej no, ryzykujemy, że nam Facebook wytnie, wiesz, a klient zapłacił. Jak wydasz kasę u Facebooka, w Facebooku, no to ci pozwolą. No. Okej, czyli idea jest taka, że albo musisz wynająć sobie firmę, która ma takie konto z możliwością organizowania konkursów i oni ci na swoim koncie to zrobią, albo wynajmiesz takie konto, ewentualnie musisz no, po prostu zapłacić Facebookowi odpowiednią kwotę i wtedy oni ci pozwolą na taki konkurs. Znaczy wiesz, no oczywiście nie, że bezpośrednio, tak? Czyli ale oficjalnie tak nie masz korelacji. Tak? No, kupujesz reklamy, czyli masz tą korzyść, masz, nie wiem, CPM-y, czy na kliki, czy kupisz sobie engagement, tak? Ale ważne, żebyś wydał tą kasę i wtedy... A ile mniej więcej trzeba wydać, żeby Facebook był zadowolony i pozwolił na konkursik? Wiesz co?
Nie, ja się nie spotkałem tak, żeby było ale zadowolenie. Ale to jest, nie wiem, rząd wielkości kilku tysięcy dolarów, czy nie wiem, kilkuset dolarów. Wiesz, nie chciałbym tego demonizować też, że trzeba nie wiadomo ile się tam wydać, tak, ale myślę, że jeśli jesteś stałym klientem, nawet realizując małe tematy, tak, to nawet, wiesz, limity dzienne ci bardzo, bardzo dużo skoczą, tak, i Facebook ci pozwoli na przykład, wiesz, na mały kredycik, tak jak jest w Google, tak. Czyli jesteś już zaangażowany, jesteś. A jakieś rabaty Facebook oddaje, czy tak średnio? Na razie nie. Czy tak jak Google? Rabat? To co to jest w ogóle? A jeśli ktoś chciałby zrobić porządną kampanię na Facebooku, to z czego można to skleić? To znaczy, czy to jest fanpage i nagabywanie ludzi poza Facebookiem i na Facebooku? Czy są jakieś. Czy jakby wyglądała taka porządnie zrobiona strategia na Facebooku? Wiesz, to wszystko zależy od produktu, tak? My od budżetu. Podchodzimy, no to też, to wiesz, no klasyczny model, to no zależy, jak mówimy w marketingu, to zależy, tak? Powiedzmy mam, nie wiem, 10 tysięcy miesięcznie i co za te pieniądze mogę dostać jako klient? Prowadzenie. Jestem producentem telefonów, wchodzę na rynek z nowym modelem, fajnym. Wiesz, no do tego, co możesz mieć, zbudowanie, prowadzenie, czy tak, czyli zrobisz, najpierw masz koszty początkowe, tak, czyli tworzymy zakładki, tak, żeby to było, żeby to wyglądało praktycznie, tworzysz jakiś tam mini portal, wszystko zależy. Czyli robię fanpage'a i do tego robię jakieś zakładki, które... Tak, dokładnie, które możesz, wiesz, mieć wyszukiwanie na przykład modeli, tak, bo jesteś producentem telefonu i możesz mieć wyszukanie modeli. Ale to nie jest aplikacja, tylko to jest coś jeszcze innego. Tak, tak, dokładnie, to jest, wiesz, to jest zakładka, która jest tworzona, która nie jest jakaś tam trudna do zrobienia, aczkolwiek naprawdę fajnie to wygląda i nie jest to jakimś tam czystym wallem i tak jak patrzę na niektóre brandy, które wiesz, mają naprawdę gigantyczną ilość fanów, tak, czy tam osób, które to lubią. I wiesz, i mam nawet boksów, nie, to właśnie tych zakładek niepulsowanych, tak? Nie korzystają w ogóle z takich rzeczy. Czyli można stworzyć właśnie takie fajne zakładki, na którą wchodzisz na fanpage'a, tak? Czy tam na i dostajesz coś fajnego. Tak, i pokazuje ci się nie wall, tak? Tylko fajna, normalnie zrobiona graficzna zakładka, gdzie tam masz informacje, jakie chcesz, tak? Cześć, siema, witam, witam na naszym fanpage'u, tak? Czy like page'u, obojętnie. A fanpage, like page to, wiesz, no, to samo, tylko że przyzwyczailiśmy czyli się do jeszcze fanpage'ów, tak? Trochę jeszcze, się, jeszcze... A to teraz się nazywa formalnie like page? Nie wiem, ja cały czas mówię fanpage. No. Ja też, ale myślałem, wydało, że akurat to się nie zmieniło. Chociaż no właśnie była głupie by było, gdyby się ogóle, nie zmieniło, tak. No, bo fan znowu by prowadzało zamę. No właśnie, była dysputa, że co, teraz jesteśmy likersami, tak? Czy wiesz? No, no dobrze, mamy stronę, mamy fanpage'a, użyjmy tej terminologii. Tak, możemy i co jeszcze? No i skąd się ludzie dodają w ogóle? Można stworzyć aplikację. Tak? Tylko żeby te aplikacje działały, no to też się trzeba zareklamować. Można to reklamować poprzez reklamy social ads, tak? Czyli te, które czyli z boku, te z boku, które nie wyświetlają się na stronie głównej, tylko jak już tam przechodzisz, jesteś u kogoś, u siebie, na przykład na skuteczne to jest? Jakie są CTR-y na tym? Wiesz co, teraz ci nie, Jezu, nie powiem. Jest bardzo duża różnica pomiędzy na przykład jak jest tworzona w ogóle reklama, jak jest copy na reklamie, to jest bardzo ważne. Na przykład obrazek też, chyba ma też dużo znaczenia. Też obrazek. Fajna laska i wiesz, CTR, wiesz, powyżej procenta. Intrygujący w ogóle jakieś tam, nie wiem, zapytanie, tak? Na pewno, co jest bardzo ważne, nie używajmy jednej tylko reklamy, jednego awatarku, jednego tekstu, tak? To jest bardzo ważne. Jeśli mamy bardzo duży budżet, to wchodzimy w engagement ads i już angażujemy, to, wiesz, na stronie głównej po prawej stronie masz box, w którym właśnie albo informujesz o jakimś evencie, albo to jest reklama angażująca, tak? Czyli taka, która wymaga od ciebie. A jakieś polskie przykłady, kto to zastosował i w jakiej formie to było? Wiesz, dużo tego był Maxwell, tak? Czyli kubeczki. Czyli właśnie kliknij, zostałem fanem i pierwsze tam 10-20 tysięcy, już nie pamiętam ile, dostaję kubki, tak? I z automatu. Tam rozumiem, było, że dużo droższe Allegro, i... Można tam wideo puścić, wideobox, tak? Który oczywiście po kliknięciu wtedy ci wyjeżdża. Możesz robić ankietę, czyli nie wiem, na przykład jaki prezent na święta, wiesz. No dużo takich przykładów. Za 10 tysięcy miesięcznie
można zrobić fajną rzecz. A to jest naprawdę taka 10 tysięcy miesięcznie na social media, to jest taki budżecik przyzwoity, full wypas, taki media. Minimalny. Nie social media, pamiętaj, że... A, to tylko Facebook dyszka. Powiedziałeś na Facebooka dyszka, tak? To jak na Facebooka, to rozumiem, to jest przyzwoity budżet. To jest dla naprawdę bardzo fajnie, można to porobić, tak? Można zrobić bardzo fajne kopii. Schody się zaczynają, jeśli nie mamy kontentu, czyli albo nie rejestrujemy kontentu, czyli naszych, nie wiem, eventów, jakichś samplingów, obojętnie jakichś rzeczy, których robimy na mieście, nie mamy informacji prasowych, czyli nie mamy kontentu, w którym możemy angażować ludzi, tak? No właśnie, informować ich o jakichś takich rzeczach. Co jest w przypadku, znaczy, czy ktoś mierzył w ogóle, jaka jest skuteczność? Okej, zrobiliśmy walla, znaczy zrobiliśmy fanpage'a, fajna jakaś aplikacja na zakładce, która robi tam, nie wiem, konfigurator telefonów, możesz wybrać sobie kolor, zobaczyć, czy pasuje do sukienki. Wrzuciliśmy trochę reklam, okazały się średnie, więc zrobiliśmy bardziej naciągane reklamy, czasem dochodząc do absurdu, typu normalny towar, ale dziewczyna ma, tak powiem, zbyt duży dekolt, albo mój ulubiony przykład z ostatnich dni, co podobno zdenerwowało, mówiąc delikatnie, parę dużych firm, to znaczy spółka City Deal, która w Polsce uruchomiła oddział, chwaliły się obniżkami do 90%, chociaż w praktyce nigdy się prawie to nie zdarza. Tak, plus markami typu jakiś... KFC chociażby to najbardziej latało wszędzie. Którymi w ogóle nie mogli się posługiwać, bo żadna marka, nie wiem, Louis Vuitton czy jakiś Cartier się nie będzie reklamował jako firma, której można dostać zniżkę 90%. No oni po prostu bez pytania, bez w ogóle przepraszam, użyli ich nazw i tym ściągali dużo ludzi, czyli w mniej lub bardziej agresywny sposób ściągam tych ludzi na fanpage. Oni się zapisują, czy tam lajkują to, no i dzięki temu, w teorii przynajmniej, to, co potem ja napiszę na swoim wallu, pojawi się na wallu wszystkich, którzy oglądają daną stronę. No ale teraz znowu jest problem, ponieważ przynajmniej ja ten problem u siebie widzę, że ja bardzo mało takich komunikatów dostaję. Mi się czasem na tego walla, znaczy na te top newsy, bo umówmy się, przy kilkudziesięciu osobach i w miarę aktywnym korzystaniu, nikt już nie będzie przeglądał tych wszystkich wiadomości, tylko bierze tylko top, czyli Facebook jakimś tam filtrem wydobywa to, co potencjalnie może mnie interesować i w większości przypadków komunikat reklamowy przepada, bo już samego wpisu na wallu nikt nie lajkuje, jak paru znajomych moich nie zalajkuje jakieś tam reklamy, to mi się to w ogóle nie pojawi. To nie jest tak, że po prostu, że Facebook trochę nas oszukuje, znaczy nas, was bardziej, i zachęca do reklamy i tak dalej, ale w praktyce po zapisaniu się już tego kontaktu nie mam z tą firmą? Nie jest tak, że Facebook trochę strzela sobie w kolano? Troszeczkę tak. Wiesz, ja jestem, ja mam, nie żebym się jakoś nachwalił, po prostu mam i branżowo, i ludzi takich, których osobiście znam, przyjaciół, znajomych, mam bardzo dużo. I wiesz, i ten naprawdę ten przekaz reklamowy totalnie ginie. Dlatego to musi być przygotowana totalna strategia od A do Z, jak my chcemy, żeby wyglądał ten fanpage, tak? A nie, że będziemy po prostu wrzucać, wiesz, co pół godziny, czy co 15 minut, żeby się pojawiło, tak? Ale z drugiej strony, jak ty mnie zmusisz, żebym ja wrócił do twojego fanpage'a? No, nie wiem, kupiłem sobie Adidasy, zalajkowałem markę Adidasa, no i wystarczy. Ja nie będę wchodził dalej. Ja ci sprzedaję historie, które mogą być dla ciebie fajne, ważne, bo my wiemy, kim ty mniej więcej jesteś i znamy ciebie jako target i wiemy, jakie są twoje zainteresowania mniej więcej i dlaczego, i powiązujemy, że na przykład, no nie wiem, kupiłeś sobie właśnie te Adidasy, no to mamy przygotowane grupę tematów dla ciebie, które mogą cię interesować. Czyli niekoniecznie będziecie mi proponować kolejne buty, tylko na przykład coś o sporcie. Na przykład. Absolutnie nie. Właśnie to, co mówiłem. Brand jest brandem, ale my musimy zbudować całą historię go tego, tak? Czyli nie wiem, będziemy reklamować szkołę salsy, to nie pokazujemy tylko, że cześć, mamy dzisiaj 10% zniżki dla osób, które się zapiszą, tylko mówimy o historii na przykład Kuby, tak? Mówimy coś tam o cygarach,
Mówimy coś tam, wiesz, puszczamy na przykład kilka parę jakichś tam lekcji hiszpańskiego. Tworzymy content, nagrywamy na przykład parę kroków tej salsy po to, żeby był ten teaser, tak? Marchewka, kijek. Pokazujemy coś, no mi kurczę, fajne, nauczyłem się. No przecież na YouTubie wszystkie filmiki, które takie DIY, tak? Do it yourself, czyli jak się nauczyć, nie wiem, grać na gitarze, jak złożyć łóżko, jak przemalować szafę, żeby była, wyglądała jak starsza. To mają największą oglądalność, tak? Czyli te media mają bardzo duży potencjał, jeśli brandy będą w strategii swojej wpiszą to, że muszą sprzedawać benefity, coś dookoła tego. Co z tego, że ty lubisz te buty, tak? Ty musisz czyli w konsekwencji tego, że lubię to, czego się naczytałem dookoła tego tematu, w konsekwencji kupię te buty. Bo tam gdzieś pomiędzy będzie właśnie, że to właśnie ten nasz brand gdzieś tam jest fajny, on mi pomaga, wiesz, informuje mnie o pewnych rzeczach, nie wiem, robimy coś tam dla pucharu kitesurfingu, tak? No to na przykład będziemy informować ludzi, że nie wiem, w ten weekend na Półwyspie Helskim będą fajne warunki i czy się wybieracie, tak? I już sprzedałeś info, że warunki są fajne i wiesz, i ludzie nie muszą chodzić po różnych serwisach. Ty jesteś odpowiedzialny za moderowanie i dostarczenie informacji dookoła tego brandu, tego lifestyle'u całego. Ja widziałem coś podobnego, właśnie teraz sobie uświadomiłem, że ktoś to robi w offline dobrze. Ostatnio dostałem jakąś gazetę taką bezpłatną bodajże, gdzieś na dworcu i w środku była wkładka, myślę, no wkładka, ale okazuje się, że wkładka była na temat sportu w Afryce i generalnie byli coś tam piłkarze, mistrzostwa świata i tak dalej, RPA, te klimaty i gdzieś tam niepostrzeżenie było podane, że to jakby Nike to wydaje, ale jakby interesujące było samo to, że był dobry materiał na temat piłki nożnej. Rozumiem, że to samo w internecie będzie działać. Znaczy, taka jest przyszłość marketingu? Dokładnie tak, bo mamy w tym klaterze, w którym jesteśmy, już nie patrzymy. Wyjaśnijmy klater, bo dla większości osób. No tak, może, czyli zatrzęsienie reklam. Natłok, zatrzęsienie reklam. Ludzie już się przyzwyczaili, gdzie jest billboard, double billboard i box na Onecie. Dlatego były testy przecież w Stanach, żeby zmieniać trochę layouty, ale nie do końca im to wychodziło, bo ludzie nie wiedzieli w końcu, gdzie mają przejść, tak? I żeby poczytać o sporcie czy coś w tym stylu. Więc dlatego firmy będą zatrudniały agencje, czy to PR-owskie, czy to takie jak nasze, które się specjalizują w budowaniu historii, w angażowaniu poprzez dawanie czegoś dodatkowego, nie tylko samego, wiesz, lansu, że ja i ten brand jesteśmy kumplami. Tak? Czyli no, w praktyce historia powtarza się sprzed 2-3 lat, kiedy właśnie to było strategią firm, które zajmowały się profesjonalnym pisaniem blogów, no bo na blogach też. Dokładnie tak. Blog miałby nie być o naszej firmie, tylko miał być o generalnie o tematyce, którą się zajmujemy. Dokładnie tak. Czyli blogi stały się już troszeczkę passé. Teraz mamy Facebooka. Coś na blogach robicie? Czy robimy, tak. Jak ale nadal wiesz, blogi są sexy tematem, czy tak już trochę mniej? No bo bloger to już kiedyś był sexy, teraz już trochę mniej. W Polsce też chyba jakoś tak, wiesz, no pisanie bloga nie jest specjalnie modne. Przesialiśmy, tak? Był przesiew właśnie też blogerów. Blogów jest naprawdę x. Firm, które oferują, jest parę, które oferują reklamy na blogach. Ostatnio dostałem ofertę, że mamy super, zrobimy tam dla twojego klienta reklamę na blogu, gdzie wchodzę na bloga i wiesz, ostatni wpis był tam pół roku temu, tak? Czyli ewidentnie no, stworzony tylko i wyłącznie żeby tam, wiesz, coś zrobić, jakiś teścik, no. Więc jest przesiew, został zrobiony przesiew blogerów, którzy naprawdę się angażują i piszą i mają skupioną wokół siebie tą bazę tych swoich wiernych fanów, czytelników, z którymi ich angażują. I z takimi blogerami bardzo fajnie się współpracuje, bo tak jak na początku mówiłem, dajesz im produkty do testów, oni i oficjalnie o tym już mówią. To nie jest tak, jak kiedyś było tam, że krypta, że coś tam, że mi kupię sobie telefon. Ostatnio jakieś hardkory widziałem, typu jakiś płyn do oczu i w ogóle konkursy z płynem do oczu. Znaczy ja tego nie rozumiem. Czy dla mnie to jest takie sztuczne, że no ja to wyczuwam na kilometr.
I nawet jeśli miałbym kupić te krople do oczu, to nie kupię tych konkretnie, bo mnie denerwuje to, że po prostu, że bloger, który pisze o internecie, nagle reklamuje krople do oczu. No, to dlatego, dla mnie to jest... Dlatego, no wiesz, no nie może, dlatego dopasowanie. No to jest no, tak jak wszędzie. Mhm. No. Jeśli ktoś i w ogóle klient zaakceptował, wiesz, reklamę u gościa, który pisze wiesz, o internecie, no można powiedzieć, że wiesz, że internet, że monitor, tak, mhm. Że oczy łzawią. Mocno naciągane. Świetny przykład. Tak. Na przykład jest taki blog Balkonetka? Jakoś tak chyba. Nawet z biustonoszami. Znaczy o piersiach, o biustonoszach i tak dalej. To jednak w tej tematyce to tam raczej trochę się, znaczy gdzieś przypadkiem oczywiście. Gdzieś mi się obiło, żeby właśnie koleżanka Cichopek wypowiadała się na te tematy, jakie tam preferuje i tak dalej. To jest akurat moim zdaniem dobry kontekst. Na zasadzie pewnie to jest jakaś firma, która produkuje albo sprzedaje biustonosze, ale blog jest generalnie o biustach, o tym, co jest modne i tak dalej. Marka jest trochę rzeczy bardzo z boku. Nie ma takiego przeświadczenia, że o, chcą mnie tutaj okantować. Myślisz, że w końcu pojawią się takie blogi i to będzie standard, że ja się nie zorientuję albo nie przyjdzie mi na myśl, żeby pomyśleć, że to jest reklama. Czy nadal tak, jakby wykrywalność tego będzie duża? Nie, myślę, że tak. Wiesz co... A czy to etyczne blogierzy... jest? A to jest etyczne, jeśli... jeśli no, wam ktoś zapłacił za to, żeby bloger wysłali do mnie komunikat, tak, ale powiedzmy, wysłali do mnie, ale ja się nie zorientowałem, że to było płatne. Czy nie uważasz, że nie powinno ale być nie, tak... Ale nie, ty nie masz się nie zorientować, to ma być otwarty przekaz, tak, że dostałem... Że dostałem taki właśnie do testów i na tym polega właśnie bycie fair. Im dalej będziemy próbować i oszukiwać użytkowników i wciskać gdzieś tam, wiesz, kit, nie dając im jakichś benefitów z tego, to będziemy przegrywać. No. I odsunówki i to będą po prostu tak, jak działały, tylko tyle, żebyś zapamiętywał kolory brandu. Tak, żeby, aha, dobra, pamiętam, wiesz, no przykład rebrandingu Avivy jest naprawdę bardzo fajny, bo by się super udał i teraz już praktycznie commercial union nie istnieje, tak, bo teraz, wiesz, jest żółty, zielony pikuś, tak, i tu będzie, cały czas będzie repetytorium, będzie podświetlanie tylko identyfikacji wizualnej brandu, a już nawiązywanie więzi z marką i komunikacja taka, no to teraz już wchodzimy właśnie w taką subtelną grę z konsumentem. Czyli to jest dobry przykład. Tak. Jakiś dobry przykład. Ja na przykład kojarzę, znowu zamiast dać ci coś powiedzieć, sam się uzupełniam. Dobry przykład, Noc Muzeów. Mhm. Nie wiem, kto to robił, ale powiem szczerze, że mi się tak nawet spodobało. W zasadzie okazało się, że to plus tam jakoś się pojawił. Nie wiem, czy to było od początku, czy plus się podłączył, bo czyli założył ktoś fanpage'a Not Muzeów, a plus powiedział, dobra, wchodzimy w to, dajcie nam, że tak powiem, wiesz, no, nasze kreacje. Nie jestem ci w stanie ale, tego odpowiedzieć. Ale tak? Kojarzysz kampanię. Tak, jak najbardziej. Dobrze zrobiona. Coś jeszcze takiego, te klikacze fajne? Znaczy dobrze to było zrobione? Mi się nie podobało, tak, no ale okej. Okay. A co ci się nie podobało w tym? Wiesz, no nie wiem, no, znaczy, może fajnie nie... zrobione, ale no, nie jestem targetem, tak? No ja też nie jestem targetem, ale jakby, fajnie, jeśli fajnie moje Justyna koleżanki... zrobiła, tutaj mówimy o one-to-one, tak? Czy tam 1-2-1 PR, i zrobiła to dla opryszczki. Zima, tak, aktywnie, właśnie to, co ci mówiłem. Oni tam komunikowali właśnie fajne rzeczy, typu, że waruny, nie wiem, na Kasprowym teraz jeszcze przez tydzień będą super i jedziemy na Kasprowy, tak? A wiesz, a komunikowali środek na opryszkę, no, umówmy się. Każdą markę się da sprzedać tak w miarę bez, wiesz, facepalm? Czy tak byłyby myślę, takie, tak. które były... Nie, myślę, że tak. Mnie na przykład denerwuje, znaczy to nie jest akurat kampania social mediowa, ale gdybym był kobietą, kiedy nie wejdę na gazetę prawną, to wyświetla mi się ta muzyczka tamponów OB i ta laska, która tam się tak wygina. Ja mam problem... Totalny. Ja mam ten sam problem, tylko że na innym serwisie akurat wchodzę, jestem na etapie szukania samochodu i chcę sobie go ściągnąć za granicę. I na jednym właśnie z serwisów jest to samo i tam chyba campingu w ogóle nie ma. A wiesz, jak jest szukanie samochodu, to wiesz, ile musisz przewertować. No, czyli w social mediów też może być tak, że źle zrobiona kampania, nie dość, że nas nie skusi, to jeszcze nas zrazi. Oczywiście, że tak. I były takie przypadki w Polsce, kiedy ludzie po prostu, nie wiem, masowo się wypisywali albo masowo disowali na wallach daną markę. Czy to jeszcze nie mamy takich case'ów negatywnych? Jest Nestle, tak.
jest ostatnio, ale tutaj bardzo duża dysputa co, idzie. Co w tym Nestle było nie tak? Wiesz, no zaczęli kasować, tak? Czyli ogóle, napisali że... ktoś, że nie wiem, do dupy ta i czekolada? Wiesz, jak jest, wszyscy się podłączają, tak? Aha. Pod nienawiść i czyli jedziemy. Efekt Barbary Streisand. Tak, ciekawy przykład na przykład Streetcomu. Mhm. I to wiesz, na własny... Agencja z Poznania od marketingu. Tak, rekomendacji. Mówię? Tak. Chyba z Warszawy. Możliwe, że z Warszawy. Słuchaj, wiesz, no oni wysyłają paczki z produktami do testów, tak, mm-hmm. do rekomendacji, żebyś miał... Czyli napisz nam o tym szamponie i... Tak, i musisz zaraportować, że ile razy przeprowadziłeś konwersację ze swoimi kumplami, którym dałeś, nie wiem, jakiś tam produkt, tak? Mm-hmm. No i czyli mają... takie emuj dla młodych niewinnych. I masz fanbase taki swój na Facebooku, nie wiem, tam kilka tysięcy osób, mm-hmm. tak? I wiesz, i nagle pojawiła się sprawa, że czy dostaliście już tam próbki, czy tam produkty te i te, czy doszły do wasz paczki, nie? Mhm. No i nagle pojawił się wysyp, wiesz, ja już od 3 lat nie dostałem, w ogóle co za ofera, w ogóle jak macie tak działać? I wiesz, no tutaj naprawdę trzeba być bardzo subtelnym. Oczywiście oni fajnie z tego wybrnęli, bo okazuje się, że tam nie każdy, bo tam są, żeby dostać, to trzeba dopełnić pewne formalności, typu uzupełnienie ankiet, mhm. update'y tego wszystkiego, oni fajnie z tego wybrnęli, ale, mhm. ale taki, i to się wysypało w przeciągu chyba pół godziny, tak? A później, wiesz, a później tego odkopywanie jest dosyć czyli nie usuwać, znaczy jak coś się wyleje, to rozumiem, że nie oczywiście wulgaryzmy i takie rzeczy, no to wiadomo, tak? Czyli co możemy usunąć? Wulgaryzmy, jakieś... Ja bym przynajmniej rekomendował, tak? Usunięcie wulgaryzmów, bo no, to jest jednak nasze poletko. To jest nasze poletko. Cenzurować się nie da, czyli wykropkować, czyli trzeba cały komentarz usunąć. I z informacją, że poprzedni komentarz na przykład tego użytkownika został usunięty ze względu na użycie wulgaryzmów, co nie godzi się a z regulaminem serwisu, b z naszymi tutaj wartościami. Tak? A jak mierzyć skuteczność takiej kampanii, pomijając ilość fanów? Przekierowanie na stronę, nie wiem, czy sam fakt, że się tym zajmujemy, oznacza, że jesteśmy skuteczni. Czy w ogóle można wymierzyć, nie wiem, poproszę 5 kilo social media? Czy nie ma właśnie, takiej mierzalności tego? I teraz jest fajna sprawa, bo firmy zaczynają tworzyć jakieś ciekawe wyliczenia, tak? Mhm. Że jeżeli tam, wiesz, taki typowa proces, tam... jak masz tam 50 znajomych i tym 50 roześlemy na Walla, to tamten, no, bzdura totalna. Żeby takie coś zmierzyć, to naprawdę trzeba zrobić monitoring i taki raport, który pokazuje ci share of voice właśnie w mediach społecznościowych, w mikroblogach, społecznościach, blogach, forach, obojętnie takie rzeczy, przed rozpoczęciem kampanii wobec marek konkurencyjnych i robisz po. I w tym momencie możesz porównać, tak? Jaki miałeś właśnie share of voice, jakie interakcje z... Na Zachodzie już były takie badania, to działa? Czy można już robić w Polsce. Są dowody, ale są dowody na to, że to działa? Że tak. Rzeczywiście to nie jest jakiś tam... Nie, to nie jest fikcja, tylko teraz właśnie firmy, my mocno edukujemy klientów, żeby coś takiego zamawiali. Bo wiesz, łatwo jest, aha, bo my chcemy tego Facebooka, to zróbmy tego Facebooka, ale to badanie to może nie do końca. To się sprawdza z korporacjami, gdzie żeby brand manager, dyrektor marketingu wszedł w media społecznościowe i w ogóle jakieś takie działania niestandardowe, musi pokazać cyferki. No tak, no bo wiesz, w końcu on nie tylko w PowerPoincie musi ładnie wyglądać, ale też w Excelu się ładnie sprawdzać. Ale nawet jak nie pokażesz, no albo tam nagniesz te cyferki i wymyślisz jakieś nie wiadomo równania, to jednak pokazanie nawet słupków, czy też jak się zmienia, wiesz, pozycjonowanie marki i ilość właśnie w danym okresie konwersacji i wzmianek na przykład brandu wobec twojego przeciwnika, czy tam konkurenta, no to już cię obrania, tak, przed zarządem. I mówi, no tak. Kurczę, to jest fajne, tak? A jeszcze jak zrobisz do tego na przykład monitoring pasywny, który ci pokaże to, co mówię na początku, to jest największy twój focus group. Nie musisz wydawać milionów złotych, czy tam setek tysięcy na robienie jakichś, wiesz, badań marketingowych na 100%, takich, wiesz, no, w pełni profesjonalnych. Możesz to zrobić, co naprawdę się mówi, wiesz, w infosferze. No. A nie dziwicie, że o dziwo
to właśnie duże firmy się najlepiej znajdują w social media, a nie takie małe, mobilne, może bardziej agresywne, może takim, który powinien bardziej zależeć. Czy duże się super znajdują? Na przykład, nie do końca. Jest bardzo duża bariera pokonania tego właśnie tych cyferek, tego wszystkiego. Ale tak? Ostatnio czytałem, że McDonald's zrobił jakiegoś tam specjalnego dyrektora do spraw social media. Tak. Duże firmy organizują jakieś akcje, które są widoczne. Nie wiem, Plus organizował tą noc muzeów, znaczy no nie organizował, ale wziął w tym udział, jest jakieś tam akcje i tak dalej, i tak dalej. Ale ja się nie spotkałem z tym, że na przykład mała firma, która zajmuje się produkcją dobrych łóżek, miała fajny serwis, fajny fanpage, na którym oprócz tego, że jest lista ich łóżek, to jest jak dobrać materac, jak się śpi wygodnie, jak jest, generalnie tak nie wiem, się ułożyć i tak dalej, i tak dalej. Jakby, dlaczego te firmy nie są widoczne? Może coś tam mają, ale wiesz, no... Jest tak, no dosyć duża bariera wejścia, tak? No jeśli to jest mniejsza firma, no to z automatu ma mniejszy budżet. Czyli nie to tylko od budżetu ma zależeć? No chyba w social media jest właśnie takim narzędziem, w którym w większości przypadków każdy ma równe szanse. Każdy ma równe szanse, tylko pamiętaj, że no, mała firma nie jest na tyle znana, co duża. Czyli tak, albo musi wejść naprawdę z czymś fajnym, kontrowersyjnym, na przykład jakimś fajnym wiralem, na co nie do końca mają jaja, żeby zrobić. Naprawdę jest z tym ciężko. Ja bym mógł ci zasypać studio pomysłami, którymi zresztą sam wiesz, jak robisz coś takiego naprawdę z jajem, coś, co chcesz zrobić zintegrowanego, to tak. Nie do końca zawsze klient, nawet dom mediowy ci to uwali. Bo dom mediowy, ale zawsze ktoś, znaczy ktoś w sensie uwali, bo jakiś garniturek uwali, przyjdzie i uwali. Nie tylko garniturek. Mówisz szczerze, dom mediowy ci też to uwali, ze względu, że nie do końca są wyedukowani i nie potrafią tego sprzedać. Nie potrafią ubrać... Sprzedać klientowi. Tak. Nie potrafią ubrać tego, tak jak my patrzymy na to, szerzej, zintegrowane, tak? Że ja na każdym spotkaniu błagam, żebyśmy się spotkali z ludźmi z prasy, z ludźmi z telewizji, z ambientów, takie rzeczy, żebym ja wiedział, co się dzieje, żebym ja miał content, żebym ja te działania social mediowe mógł przygotować naprawdę fajnie, tak? Żebym ja wiedział, co się gdzieś dzieje, żebym ja mógł wysłać swoich ludzi z kamerą, z komórkami, żeby nagrali, żeby, wiesz, wysłali coś na szybki kontakt, tak? No, nie wiem, do różnych mediów, a nuż właśnie w tym wywołamy ten baz, tak? W tym wywołam za małe pieniądze, to jest klasyczny przykład bazu. I wychodzimy na miasto, robimy jakiś fajny ambient, puszczamy ludzi, robimy zdjęcia, komórki, dziennikarstwo obywatelskie. Jeśli jest fajne dziennikarstwo obywatelskie, trafia na przykład na główną stronę Interii czy Onetu, no stary, zasięg. A były takie przypadki? Bo ja pamiętam w takim klasycznym PR-ze Mistrzostwem Świata było to, przynajmniej w moich kategoriach, była kampania bodajże Lecha i Lech zorganizował akcję pod tytułem Wolne piątki, czy piątek tylko do 14, a potem nie pracujemy. I TVN się nabrał i w faktach było to materiał jako ostatni. Po prostu 5 milionów osób zobaczyło kampanię Lecha tak naprawdę, że chcemy, żeby piątki po 14 były wolne. No, to jest jakby, wiesz, no można powiedzieć, że ukoronowanie działań, które by robi z tej kampanii roku. Bo w social media coś takiego pamiętasz, żeby przedostało się do mediów i żyło swoim życiem? Nie rzucę ci dokładnie jakimś tam przykładem, ale to jest możliwe. To się staramy zrobić, tak? Często gęsto było próbowane w Polsce, żeby podczas relacji na żywo, na przykład, wiesz, w TVN24 albo coś, albo gdzieś tam, żeby właśnie przeszedł sobie jakiś tam ludek z kampanii reklamowej, tak? I wiesz, no to jakieś tam ambuszowe takie... Czy udało to przemycić? Tak. No. A co na przykład tak się przemyciło? Nie pamiętam jaki brand, ale wiem, że to Mariuszowi się udało. Mariuszowi? Woźnickiemu. A, okej. Okay. Kolega Woźnicki z agencji Harder. Z tego co pamiętam, to mu się udało. Jeszcze Harder. Może jeszcze się, da powiem chłopak, jeszcze może go nie podkupili. Żartuję, ja nie mam żadnych insiderskich informacji, tak po prostu sądzę, że rotacja jest w tej branży po prostu duża. No tak. Zostawmy temat kampanii, czyli mary, które chcą być w Facebooku, bo tak jak wspomnieliśmy na początku, Facebook to nie tylko to, że jesteś na Facebooku, ale Facebook idzie do nas. Czyli jestem w jakimś tam serwisie i ale mam tam rzeczy na Facebooku. Rafał, tak żeby podsumować, Facebook to nie jest jednorazowa bajerka, to jest, on nas mocno zobowiązuje. Nie ma czegoś takiego, że bierzemy kampanię na Facebooku na miesiąc, dwa. Okej, okay, uważam, że to akurat jest elementarz, że nie może być tak, że założymy, przez pierwsze lata tego nie piszemy, codziennie piszemy, potem
trzy miesiące nic. Potem zryw jest, bo o, przypomnieliśmy sobie, no to znowu piszemy i potem znowu. W sensie to wiadomo, że to jest amatorka i jakby zakładamy, że wcześniej czy później ludzie się zorientują, że ktoś nas, za przeproszeniem, wydymał, nawet biorąc co miesiąc od pieniądze. Dla jednorazowego eventu, jeśli chodzi o cyklicznego raz w roku, tak? Przecież to można komunikować cały czas, można prosić o zdjęcia z jakichś koncertów, wiesz, festiwali. No, teraz idą wakacje, więc myślę, że będzie takich wysyp tego, no, inicjatyw, które są sami fajnie, wakacyjne, ale można tam je teaserować już nawet teraz. Dokładnie, parę rzeczy takich planujemy i przygotowujemy, także myślę, że będzie gorąco. Będzie co tam zobaczyć. Nomen, nomen. Dobra. Facebook wychodzi sobie z Facebooka i wchodzi na naszą witrynę i mamy konferencję Fate. Czyli raz w roku, tak jak wzorem Apple'a, wychodzi sobie już nie w golfie i jeansach, tylko w bluzie dresowej i też w jeansach jadę sobie, wychodzi sobie Mark Zuckerberg i ogłasza światu, co nowego Facebook prowadził dla deweloperów. Jest sobie ta konferencja i ona była tam z miesiąc temu i wszyscy, znaczy może wszyscy, ale dużo osób powiedział wow, duża rzecz. To dużo rzeczy było właśnie zlikwidowanie Facebook Connecta, czyli jakaś tam mniej lub bardziej udana wersja jakiegoś takiego OpenID. Mhm. Dali kilka innych narzędzi i część to załapała, część jeszcze nie. Czy mógłbyś przybliżyć, jak to mniej więcej, wiesz, do czego się to sprowadza? Wiesz, to jest mocno techniczna sprawa, dlatego ale tak, nie zostało, wiesz, dlatego ludzie tego nie podłapali, tak? To jest właśnie zintegrowanie, że pod każdymi w ogóle rzeczami na twojej witrynie, one są połączone z twoim ten, tak? Z twoim kontem na Facebooku, co jest w ogóle, wiesz, genialne. No. Czyli to może ja spróbuję to wyjaśnić tak, jak ja to rozumiem. Mm. Pewnie nie do końca wszystko tak, jak bym chciał, wiesz, ale pewnie Facebook sam też do końca nie wie. Dokładnie. Ja bym chciał, no, tak jak zauważyłem, my się poruszamy na razie, wiesz, też troszeczkę po omacku, tak? Zostało nam coś pokazane i teraz wszyscy, wiesz. No, powiedzmy, że do następnego fejta nie zmieni się to, co Facebook nam proponuje. To w takich okolicznościach przyrody mamy możliwość, żeby na stronie naszej wstawić boksa, w którym będą informacje o tym, że jest jakiś artykuł, który widział już mój znajomy i to mi się pojawi. Jest możliwość lajkowania i to się pojawi na moim wallu. Jest możliwość, jeszcze tego nie widziałem w praktyce, taki pasek na dole i tam jest jakaś tam możliwość, nie wiem, czatowania z innymi użytkownikami, podejrzewam, coś takiego. Typowa koncepcja Ofylii, tak? Tamtego projektu. A, no właśnie, IG, no, tak? Czyli może byli pracownicy na tej firmy, pracują w Facebooku i to tam przenieśli, kto wie. W każdym razie jest kilka takich widgetów, które możesz sobie wstawić na stronę. Czy wy też się tym zajmujecie, żeby tak integrować, czy to jest jakby, no, indywidualna strona, indywidualna gestia witryny? Powiem tobie tak, my nie do końca się tym zajmujemy, ze względu na to, że my nie budujemy stron. Mhm. Ale klientowi można doradzić. Klientowi doradzamy takie rzeczy, ale my nie jesteśmy agencją na przykład internetową, która jest odpowiedzialna za na przykład opiekę nad serwisem, za zbudowanie jego i teraz agencje interaktywne, tak jak, no, czyli wiesz, dokładnie. Agencje PR-owe miały swoje 5 minut i mogły się dorobić na Facebooku, to teraz agencje interaktywne też będą mogły się dorobić na Facebooku. Zintegrujemy waszą witrynę z Facebookiem. Na przykład. 5 dyszek. Na przykład. Fajny pomysł. A gdybyś miał tak wymienić... Wiesz, my nie jesteśmy czarodziejami od wszystkiego. My chcemy się zajmować kontentem, pomysłem i takimi rzeczami, a bardziej. Ale z drugiej strony, wiesz, no, Facebook się będzie zmieniał i też trzeba się zmieniać. Tak jak. My śledzimy cały czas te zmiany i przygotowujemy się do nich, tak? Ale my nie do końca będziemy zawsze techniczni i my się totalnie odcinamy od tego, że wiesz, że my jesteśmy super techniczni, tak? My, naszą siłą jest pomysł, kreacja i pomysł na to wszystko i później wykonanie, jeśli chodzi o, żeby to było wszystko pięknie wypolerowane, spięte i miało ręce i nogi, tak? A technicznie to, no, mamy nie, firmę, nie wiem, właśnie, współpracujemy. Nie wiem, czy to się da. Znaczy, ja wiem o firmie, która zajmowała się rzeczywiście marketingiem szeptanym, czyli było, wiesz, ileś tam stanowisk, Tor zainstalowany. Tor to jest takie oprogramowanie, które proksuje faktyczne IP. Oczywiście w duże portale mają już te tory poblokowane, ale powiedzmy, kiedyś się dało.
I czy tam jakaś stoi sobie tam Neostrada w jakimś tam Białymstoku, ma tam białostockie IP i dzisiaj się łączymy z tego, 5 minut to złączamy i nawet jesteśmy, można, tak powiem, tak, nawet, użytkownikiem, wiesz, z Poznania. Dokładnie, to nawet w rozwoju internetu mobilnego, tak? Tak, no karty i tak dalej, i tak dalej. Więc tak działała ta agencja, miała tam jakieś, typowo szeptankę robiła, a teraz oprócz tego, że robi social media, zajmuje się też trochę budowaniem stron, czyli jeśli, po co klient ma iść gdzieś indziej to robić? To ja widzę, że rzeczywiście szczytną ideą jest myślenie, my się na tym znamy, jesteśmy od tego ekspertami i będziemy się tylko tym zajmować. Nas większość nie jest w stanie utrzymać się w tej jakby swojej szufladzie. Podobnie było z agencjami interaktywnymi. Agencje interaktywne najpierw były interaktywne, potem się zrobiły agencjami marketingu zintegrowanego, słowo klucz, czyli OK, kliencie, nadal robimy internet, ale jak będziesz chciał zrobić ulotki, to też ci zrobimy. Po co mamy odsyłać te pieniądze gdzieś indziej? I dochodzi do jakiejś takiej sytuacji, kiedy ktoś, kto nie do końca się zna na tym, wchodzi na czyjeś poletko, ale tak samo w domach mediowych. Domy mediowe były planowania budżetów klientów, ale dokoptowały do swojego teamu osoby, które zajmują się też strategią albo zajmują się SEM-em. Czy to nie jest tak, że ten rynek się na tyle miesza i jest tyle jakichś różnych dziwolągów? Dużo hybryd i w ogóle jakichś takich tematów. Ja oficjalnie jest mówię, jakaś wizja tego, jak to będzie, w jakim kierunku będzie szło? Czy każdy ma swoją wizję? Każdy ma swoją wizję. Ja mam totalnie inną wizję swojego biznesu ze względu na to, że ja chcę oferować niestandard, tak? Ja na przykład, jeśli chodzi o produkcję virali i takie rzeczy, współpracuję z firmą producentką, która się tym zajmuje. I mówię od razu klientowi, że my się zajmujemy przygotowaniem scenariusza, pomysłu, seedingu tego kontentu i później generowanie tego wszystkiego, żeby spięcia od A do Z. Łącznie po to powstał Project Ambient, żeby zrobić też to z offline'em, żeby oferować pełny, zintegrowany, niestandard, tak? I ja klientowi mówię, że my możemy zrobić stronę jak najbardziej i my będziemy za to odpowiadać, ale będzie to dla nas robił partner. Ja gram w otwarte karty, ja nie jestem ekspertem od wszystkiego. Ale standardy kiedyś, znaczy każdy niestandard w pewnym momencie staje się standardem. To nie jest tak, że się na chwilę obecną wyprztykacie to z tego niestandardu, bo to będzie już tak powszechne, że... Wiesz, dolepiamy po kolei, to jest rozwój organiczny, tak? Doklejamy następne elementy. I moja wizja jest taka, że nie chodzę i nie mówię, cześć, jestem fajny i w ogóle u nas możecie zrobić wszystko, tylko mówię, my współpracujemy, jeśli chodzi o SEM, z tymi, współpracujemy, jeśli chodzi o tworzenie stron, z tymi, a z tymi produkujemy na przykład wirale, tak? A nie będzie, a jeszcze... I się spotykam z bardzo fajnym feedbackiem, że ktoś mi nie mówi, okej, czyli fajnie grasz w otwarte karty, że nie jesteś, że nie mówisz, wiesz, wykonam wszystko od A do Z, ale na czym to potrafię sprzedać? Potrafię to na tym sprzedać, że klient ma zmniejszoną liczbę maili, kontaktów, spotkań i problemów, bo on się spotyka tylko ze mną. A nie będzie też tak, że w drugą stronę, że klienci w pewnym momencie stwierdzą, social media to jest dla nas tak ważne i tak po prostu bliskie naszemu ciału, że my powinniśmy robić to sami, tak jak było z SEM-em. Znaczy, i tak się dzieje. Że klienci najpierw mówili, no tak, musimy mieć agencję, która nam zrobi SEO, potem no musimy mieć agencję, która zrobi nam SEM, a potem mamy swoich ludzi, którzy nam właśnie to robią. I nie będzie podobnie z social media, że firmy zaczną mieć po prostu, nie wiem, Coca-Cola, duże firmy będą mieli swoich ludzi, którzy będą siedzieli i robić social media. Sam powiedziałeś, dyrektor od social media w McDonald's. No, ale to tam jeden przykład z zachodu, ale, no tak, ale w Polsce będzie to samo? Czy ty też jakby znowu będziecie musieli szukać za 2 lata rynku? Pewnie tak, no bo wiesz, u nas są wszyscy cwani. W każdy, aha, no znaczy każdy myśli, że będzie taniej. Taniej, a później... A niekoniecznie lepiej. Tak, a później się okaże, że okej, okay, tego Facebooka tam może pisać jedna osoba, tak? Ale media społecznościowe to nie jest tylko Facebook, to nie jest jeden kanał.
to są wideo sharingi, to są mikroblogi, konkursy, no to konkursy to jest przeżytek, ale to też jest jakiś tam z elementów, mhm. tak? Bo naprawdę fajnie zintegrowana kampania w social mediach, to jest poprzez wszystkie kanały. My naprawdę musimy być tam, gdzie jest wymiana opinii, gdzie są zadawane poszczególne pytania. Zawsze dostawałem jeszcze rok temu pytania, dlaczego ja mam wydać tyle pieniędzy u Pana, żeby Pan monitorował wypowiedź jednej osoby, tak? Żeby znaleźć pytanie, wypowiedź jednej osoby na przykład na jakimś tam forum i żeby mu odpowiedzieć oficjalnie jako brand, nie jako tam Tomcio Komcio, tylko no oficjalnie jako brand, że zapraszamy, że proszę, tutaj jest spotkanie, umówienie, bezpośredni kontakt do tam osoby, z którą Pan może porozmawiać i wyjaśnić ten problem, bo wszyscy myśleli, że to aha, to ja jednej osobie tylko, gro ludzi czyta. Ani uczestniczy w konwersacji. Ale to wszyscy myśli, że zrozumieli, że nawet jeśli odpowiem jednej osobie, to 99 przeczyta, o, ta firma dba o klienta i mBank odpisał, sorry Marek, nie działa nam strona przez 3 minuty, ale już się może zalogować. Myślisz, że właśnie tak to działa, że jednemu pomożemy, ale widzi to dużo więcej osób? Jak najbardziej tak. Na przykład to, co zrobił i też trochę tam uczestniczyliśmy w tym wszystkim, na przykład Eurobank, to było tak, że wiesz, oni mają zatrudnioną osobę, która na przykład chodzi po forach i wiesz, i odpowiada na pytania i na zarzuty. A z polskich firm są takie, które Twoim zdaniem już opanowały bardzo dobrze sztukę poruszania się w społecznościach? Nie. Nie ma żadnej, czy trudno sobie przypomnieć? Trudno mi zdiagnozować w tym momencie, bo wszystkie te działania social mediowe są tworzone poprzez agencję, tak? I potrwa to chwilę, zanim brand manager nauczy się tych właśnie działań i, co jest ważne, nauczy się tak, żeby mógł móc to przekazać zarządowi, dlaczego on ma dostać następne pieniążki, żeby zatrudnić ludzi, którzy by dbali i stworzyli dział zajmujący się tym. No na końcu myślę, że każdy zarząd przekona jedno. Skuteczność. I w tym momencie przychodzą badania, monitoring i to jest bardzo ważne. W tym momencie wszyscy lecą i robią działania, a nikt tego nie monitoruje, nikt tego nie bada do końca, tak? Właśnie cały czas będę powtarzał, najprostsza rzecz, zbadać w share of voice, no. No to, ale to wiesz, no, share of voice to jest no, jakieś jest tam badanie, które tak naprawdę, nie powiem, że przeczy idei social media, ale to jest tylko, kto tam krzyczał najgłośniej. W ten sposób. Ale czy to się naprawdę sprowadza do tego, że ludzie przyjdą do Adidasa kupić buty, a nie do Nike? To też nie jest jeszcze do końca skuteczność. Wiesz, jeśli wyprodukujesz pozytywny content, tak? Do czego się sprowadza właśnie social media? Do produkowania pozytywnego contentu, który jest powiązany z Twoim brandem. Wtedy okay, tak. I rozumiem, że i wtedy też taka generalna zasada marketingu przyszłości to jest robienie działań dookoła naszego brandu, nie bezpośrednio z nimi związanego, po to, żeby użytkownik w momencie, kiedy będzie miał potrzebę zaspokojenia, potrzebę kupienia butów, pomyślę o naszej marce, bo gdzieś ona się przewijała dookoła niego. Taka jest przyszłość marketingu, nie walenie po oczach, kup nasze? Nie tylko tak. Wiesz, to musi być, to jest element medamiksu, bo zawsze będą osoby, które, wiesz, będzie tylko, aha, 20%, no trudno, ci są fajni, ale pójdę, bo jednak, wiesz, no kaski nie ma, więc idę sobie kupić te, tak, będzie okazja. Więc to musi, ten taki kawałek tortu musi naprawdę urosnąć. I jak patrzymy na badania i prognozy wydatków za oceanem na media społecznościowe i właśnie, czyli tworzenie tego pozytywnego kontentu, widać, że w tą stronę idzie. Ale my nigdy nie zepchniemy, wiesz, działań prosprzedażowych typowo. I co jest, wiesz, co jest ważne, bo jeśli będziemy tworzyć ten pozytywny kontent, to my będziemy, bo my tworzymy ten pozytywny kontent na wysoko indeksowanych serwisach. Też, tak? I w tym momencie spychamy ten cały negatywny gdzieś tam niżej, tak? I jak ktoś szuka jakiejś tam informacji, nagle wychodzi, że kurczę, no tu są fajni, tu coś tam by pomogli, tu temu odpowiedzieli, tak?
No, niestety to są bardzo długie kampanie z zakresu mediów społecznościowych, to są kampanie, które powinny być planowane na bardzo długi okres czasu, na bardzo dużo kanałów, tak? Nie mówimy, że musimy, wiesz, wydać tam 30 tysięcy na Facebooka czy coś w tym stylu, tylko żebyśmy wszędzie byli, ale wszędzie szli jednolicie, fajnie, żeby ten przekaz był spójny. Także sens istnienia takich firm jak moja, jak konkurencyjnych firm zajmujących się mediami społecznościowymi, po to, żebyś nie miał firmy, która się zajmuje jedna Facebookiem, druga kręci viral, to zrobi kanał na YouTubie, ci się nie mogą dogadać, bo ten robi też Facebooka, ten też robi, wiesz, YouTube'a, tak, czy tam wrzuty obojętnie i musi być jedna firma, która będzie się opiekowała właśnie tym wszystkim. Czyli firma od marketingu przyszłości, a marketing przyszłości powstaje z pominięciem mediów, albo w dużej części z pominięciem mediów i w dużej części jest bezpośredni. Bardzo bezpośredni. Czy tak możemy to podsumować? Mniej więcej tak. To jest mój pomysł. Case Best Buya ze Stanów. Mhm. Genialnie. Tam wiesz, zebrali społeczność do kupy i oni tak mocno zaangażowali ludzi swoich, że oni nawet konsultują reklamę, którą będą kręcili do telewizji. Czy podoba Wam się ten storyboard, czy ten storyboard? Mhm. Czy powinniśmy wziąć blondynkę, czy brunetkę do tej reklamy, nie? I wiesz, i to jest genialne, bo w tym momencie, jak ja zaangażowałem swoich ludzi, tak? To ja nie pójdę, jak leci na wspólnej i leci reklama, to ja nie pójdę do łazienki, do kuchni, czy tam, wiesz, po piwo, tylko złapię ludzi swoich i mówię, słuchajcie, to jest moja reklama zaraz będzie, nie? No, mam nadzieję, że w końcu się zdarzy w Polsce firma, która zrobi to naprawdę dobrze. Dzięki za rozmowę. Znowu ona wyszła jakieś 2 godziny przed cięciem. Co prawda odcinek wyszedł mało dla startupowców, bardziej dla marketingowców, ale może właśnie dlatego zainteresuje nowe grupy odbiorców. Zachęcam. No, mówiliśmy, że cały czas powstaje dużo, dużo firm. Ja zachęcam, żeby naprawdę powstały dużo firm. Żeby każda firma miała swój marketing nie tylko w ulotkach za szybę i nie tylko w telewizji, ale też w serwisach społecznościowych. Dziękuję za uwagę. Moim gościem był Paweł Suchocki, ja nazywam się Rafał Agnieszczak. To był program Startup School. Tego zawału, co ja mówię? Zawały pewnie też nie.